Czy pamiętacie tą wypowiedź? Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat tego, kiedy i dlaczego rasa oraz wygląd postaci mają znaczenie. Będę to rozpatrywał pod kątem produkcji fabularnych, jak i historycznych lub opartych na realiach historycznych. W kontekście ludzi, poprzez rasę mam na myśli ogólnie przyjęty podział na podstawie cech zewnętrznych, etniczności, pochodzenia geograficznego oraz kultury. W materiale pojawiają się jednak również rasy fantastyczne, takie jak elfy bądź krasnoludy. W ich przypadku również będę posługiwał się określeniem rasa, chociaż słowo gatunek prawdopodobnie lepiej oddałoby sytuację. Elfy mogą przecież dzielić się na osobne odmiany. Aczkolwiek w fantastyce mało kto posługuje się tym określeniem, dlatego ja zostanę przy rasie. Powiedzmy sobie jeszcze, na czym polega tworzenie dzieł fabularnych. Ja bym to określił jako sztukę budowania realistycznej iluzji, która pozwala widzowi zanurzyć się w świecie przedstawionym i emocjonalnie zaangażować w losy bohaterów. Gry wideo, które spełniają te kryteria, są określane jako imersyjne. Pozwalają nam uwierzyć w tą iluzję i się w nią zanurzyć. Ten sam cel próbują osiągnąć twórcy innych mediów fabularnych. To zjawisko możecie też znaleźć pod nazwą zawieszenia niewiary. Jeżeli w filmie przedstawiamy na przykład pierwszą wojnę światową, to powinniśmy widzieć żołnierzy w okopach, brud, krew, przemoc, cierpienie i strach. Gdyby walczący układali się na przykład poduszkami i częstowali watą cukrową zamiast do siebie strzelać, to byłoby całkowite zaprzeczenie realiów pierwszej wojny światowej. Odbiorca wziąłby twórców takiego dzieła za skończonych idiotów. Wyobraźmy sobie teraz, że Larsa Reinera z Czasu Honoru nie gra Piotr Adamczyk, tylko Morgan Freeman. Myślę, że widzowie mogliby się zdziwić, widząc czarnoskórego aktora w roli szefa gestapo. Jeden casting łamałby iluzję odtworzenia realiów niemieckiej okupacji w Polsce podczas II wojny światowej. Oczywiście widz mógłby zawiesić niewiarę i stwierdzić, że mu to nie przeszkadza, no bo Morgan Freeman gra świetnie, a inni aktorzy reagują tak, jakby był białym, rodowitym Niemcem. No ale tu i tak pojawiłby się zgrzyt. Widz, nawet podświadomie, wybiłby się z iluzji, próbując przetworzyć, dlaczego czarnoskóry znalazł się w szeregach gestapo. Z tego samego powodu obsadzenie Ryana Goslinga w roli Baracka Obamy lub Martina Luthera Kinga byłoby absurdalne. Bycie czarnoskórymi było bardzo istotnym elementem ich sylwetek. Podkreśla się, że Obama został pierwszym czarnoskórym prezydentem w dziejach Stanów Zjednoczonych, aby pokazać, jak daleko ten kraj zaszedł po latach segregacji rasowej. Obsadzenie jakiegokolwiek białego aktora w roli Obamy byłoby po prostu jakimś kuriozum. Do tego jest to postać współczesna i większość ludzi wie, jak wygląda 44. prezydent USA. Z całym szacunkiem do Goslinga oraz jego umiejętności aktorskich, jednak on naprawdę nie przypomina Baracka Obamy. Niestety współcześni twórcy dzieł wizualnych mają straszny problem z trzymaniem się realiów rasowych. Na ten problem cierpią chociażby Bridgertonowie, dziejący się w Anglii na przełomie XVIII i XIX wieku. Wśród brytyjskich elit widzimy nie tylko białych, ale też licznych Azjatów, Hindusów oraz czarnoskórych, co absolutnie nie pokrywa się z realiami tamtych czasów. Nawet jeżeli zdarzały się takie przypadki, no to na pewno nie w aż takiej ilości. Ostatnio pod tym względem zdziwił mnie Batman Caped Crusader. Animacja wyraźnie inspiruje się stylistyką okolic dwudziestolecia międzywojennego w Stanach Zjednoczonych. Miejscem akcji jest Gotham City, które utożsamia się z Nowym Jorkiem. Jakież było moje zdziwienie, kiedy komisarz Gordon i jego córka prawniczka Barbara okazali się czarnoskórzy. W tych realiach nie ma to najmniejszego sensu ze względu na segregację rasową trwającą aż do lat 60. Czarnoskórzy policjanci byli zatrudniani bardzo rzadko, a ich funkcja ograniczała się do służby w afroamerykańskich dzielnicach w niektórych miastach. Gordon jako czarnoskóry nie mógłby zajść aż tak wysoko w hierarchii policji Gotham City. W Perry Masonie z 2020 roku istnieje wątek Paula Drake'a. Obserwujemy w nim problemy, z którymi musi zmagać się czarnoskóry policjant w tych samych realiach historycznych. To jest tym bardziej frustrujące, że twórcy Batmana odpuścili sobie szansę na ukazanie prawdziwych problemów, z którymi mierzyli się czarnoskórzy. Skoro Gotham jest miastem zepsucia i przestępczości, to mogli spokojnie dorzucić wątki rasistowskie. W tych warunkach Barbara Gordon walczyłaby ze wszystkimi rodzajami nierówności. Zarówno ekonomicznymi, jak i rasowymi. W drugim odcinku Batmana porwana zostaje czarnoskóra aktorka, a śledztwo prowadzi latynoska pani detektyw.
Całość wygląda jak każda inna sprawa kryminalna i niestety została tu zmarnowana dobra okazja. Twórcy mogli stworzyć postać czarnoskórego policjanta, który zostałby oddelegowany do tej sprawy. Poważni detektywi zajmowaliby się sprawami, ich zdaniem, normalnych obywateli Gotham. Wokół Bruce'a, który umawiał się z tą aktorką, pojawiłyby się kontrowersje, no bo jak to tak bogaty, biały mężczyzna śmie się spotykać z kimś takim? W szeregach policji mógłby wybuchnąć skandal, że czarnoskóry policjant wezwał na przesłuchanie kogoś rangi Wayne'a, a jego prawnik zrobiłby o tę awanturę wbrew woli Bruce'a. Tego typu zestawienie postaci pozwalałoby na przecinanie się dróg Barbary, Batmana i czarnoskórego policjanta w kolejnych odcinkach. Byłoby to ciekawe urozmaicenie zamiast ogrywania w kółko tych samych złoczyńców w pokroju Pingwina i Two-Face'a. No ale tu ktoś mógłby powiedzieć, że te wszystkie kwestie rasowe wcale nie mają znaczenia dla widzów. W ogóle to ja się zbyt czepiam kreskówki dla 12-latków. Odbiorcy przecież wiedzą, że to jest fikcja i nikogo nie obchodzi kolor skóry postaci w danych realiach historycznych. No jeżeli ktoś tak myśli, to polecam zweryfikować poglądy i sprawdzić reakcję Japończyków na obecność Yasukego w Assassin's Creed Shadows. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to odsyłam do odcinka na ten temat. Problem rasy postaci pojawia się też w kontekście dzieł osadzonych w całkowicie fikcyjnych światach, a już w szczególności w przypadku adaptacji książek. Sięgnijmy po nasze dobro narodowe, czyli Wiedźmina. On bardzo dobrze obrazuje problem, bo książki Sapkowskiego poruszają temat rasizmu. W tym świecie istnieją konflikty rasowe, chociażby między ludźmi i elfami. One bazują na podziałach oraz uprzedzeniach. W grach wyraźnie widzimy, że toczą się też narodów, chociażby Temerczycy nienawidzą Nilfgaardczyków. I w to uniwersum wchodzi Netflix cały na kolorowo. W jego wersji wśród ludzi oraz elfów widzimy osoby o różnych kolorach skóry. Są bieli, Azjaci i czarnoskórzy. No i tutaj widz znający materiał źródłowy może się zastanawiać, dlaczego między nimi nie występuje rasizm na bazie koloru skóry? W ogóle jakie istnieje geograficzne uzasadnienie tego stanu rzeczy? No nie dowiecie się. Tu ktoś znów się zakrzyknie, że to nie ma znaczenia, jaki kolor skóry mają postacie. Sapkowski dał na to zgodę. To i tak jest wymyślony świat fantazy, więc o co ja się w ogóle czepiam? No okej. To dlaczego zerikanki towarzyszące Borchowi mają kanoniczny kolor skóry, ale już taka Triss i Fringilla nie za bardzo? A właśnie, czarodziejki. Tu mogłem poznęcać się nad kwestią umieszczenia Fringilli w Nilfgaardzie, cenującym sobie bladą cerę i czystość rasową, ale na ten moment odpuśćmy temat koloru skóry. Z czarodziejkami Netflixa jest pewien problem. Kanonicznie są bardzo piękne, bo modyfikują swój wygląd przy użyciu magii. W ogóle Netflix uchwycił ten motyw w ramach rozszerzenia historii Yen. Dlaczego uroda jest dla nich ważna? Bo atrakcyjni mają łatwiej w życiu, a poza tym bycie piękną kobietą pomaga w manipulowaniu mężczyznami, co jest istotne dla czarodziejek, które chcą wpływać na męskich władców. Mając to na uwadze, Netflix dobrał nie najpiękniejsze aktorki do niektórych ról czarodziejek. Porównajcie sobie castingi do nich z modelami z Dzikiego Gonu. Te z gry są o wiele ładniejsze, a jak komuś się nie podoba porównywanie prawdziwych kobiet do zbioru poligonów, to niech rzuci okiem na cosplayerki. No dobra, to czemu ja się tak uczepiam tego wyglądu? Bo twórcy deklarują jedną rzecz, a pokazują drugą. Mówią, że czarodziejki muszą być piękne, no ale nie są, co chyba najbardziej dosadnie pokazują memy z Fringillą. Wracamy tutaj do psucia iluzji. Widz jest z niej wybity, bo to co widzi nie pokrywa się z tym co słyszy i co deklarują postacie. Na podobny problem będzie cierpieć filmowa wersja Królewny Śnieżki od Disneya. Mówiłem o tym już w ostatnim odcinku Niezłej Lipy, więc tutaj nie będę się powtarzał. W nim też krytykowałem casting Cate Blanchett w roli Lily z Borderlands. W jej przypadku problematyczne okazuje się to, ile ma lat na karku. Nieadekwatny bieg aktorów potrafi wybić z iluzji tworzonej przez dane dzieło. Niestety Hollywood ma problem z zatrudnianiem młodych aktorów. Tym samym adaptacje historii młodzieżowych wypadają dziwnie. W książkach Percy Jackson ma 12 lat, a w pierwszym filmie grał go wówczas 18-letni Logan Lerman. Nie zostało to dobrze przyjęte. Nie bez powodu do wersji serialowej z 2023 roku wzięto wyraźnie młodszego aktora. Ten problem jest chyba najbardziej widoczny w Grease z 1978 roku. Zgodnie z fabułą, główni bohaterowie mają 17-18 lat. Travolta w momencie filmowania miał 23, Olivia 29, a większość aktorów drugoplanowych ponad 25, czasem nawet 30. T
ten kontrast wyraźnie widać w piosence Summer Nights. Kiedy pierwszy raz oglądałem ten film, miałem wrażenie, że większość aktorów była stara nawet na granie studentów. Nie wiedziałem, ile mają lat, ale przeczuwałem, że coś tu nie gra. To, co widziałem, nie zgadzało się z tym, co deklarowała prezentowana historia i to ostatecznie wpływało na mój odbiór filmu. Dobra, dość już ponarzekałem i pokrytykowałem. Czas zająć się pozytywnymi przykładami tego, jak wykorzystuje się rasę lub wygląd postaci. Wspomniałem już o Paulu Drake'u z Perry'ego Masona, a w materiale o antybohaterach przyglądałem się Mizu z Blue Eye Samurai. Z tego względu tu dam dwa inne przykłady. Pierwszy skupi się na wyglądzie, a drugi na rasie, ale w kontekście ras fantastycznych, a nie koloru skóry czy też oczu u ludzi. Zacznijmy od wyglądu na bazie wieku Adeline. Założenie filmu jest takie, że główna bohaterka się nie starzeje. Ciągle wygląda, jakby miała 29 lat. To zaczyna przyciągać uwagę. Na początku jej koleżanki, która dziwi się, że Adeline tak świetnie się trzyma mimo upływu lat. Później interesują się ją służby, co zmusza główną bohaterkę do ciągłego uciekania, zmieniania tożsamości i ukrywania się. Z biegiem czasu Adeline przedstawia się jako koleżanka swojej córki, a potem udaje jej córkę. Wygląd jest istotnym elementem postaci i bezpośrednio przeplata się z przebiegiem fabuły. W scenach związanych z przyjęciem sylwestrowym twórcy genialnie bawią się tym motywem. Kogo weźmiesz sobie za przyjaciółkę, jeśli chcesz przed nią ukryć, że się nie starzejesz? Niewidomą. Ja wam teraz puszczę krótki fragment filmu. Beware bachelor 3 o'clock getting his nerve up. What's he like? Brown hair, icy blue, mid-30s. How come when I'm with you, we always get hit on by babies? Good evening, ladies. Welcome to the Cougar Den. I know, we don't look a day over 28. You're too kind. What's your name? Dale Davenport. Przyjaciółka Adeline zastanawia się, jakim cudem one zawsze są zaczepiane przez młodych mężczyzn, kiedy są razem. Zwróćcie uwagę, jak Dale reaguje na teksty Regan związane z wiekiem. Do tego Adeline jest bardzo atrakcyjną kobietą, więc nic dziwnego, że zrywają do niej faceci. Na samej imprezie miała aż 3 adoratorów. Mamy tu spójność tego, co widzimy i słyszymy. Zmieniamy świat na fantastyczny, ale zostajemy w temacie długo żyjących bohaterek. Przyjrzyjmy się Frieren z anime o tej samej nazwie. Jest ona elfką, co w tym świecie oznacza, że będzie żyć 1000 lat. Brała udział w 10-letniej wyprawie przeciwko królowi demonów wraz z dwójką ludzi krasnoludem. Na jej zakończenie, a zarazem sam początek serialu, wracają do stolicy uczcić zwycięstwo. Następnie każdy z nich idzie we własną stronę. Spotykają się ponownie dopiero 50 lat później. Frieren praktycznie się nie zmieniła, ale jej ludcy towarzysze wyraźnie się postarzeli. Po śmierci Himmela zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, jak niewiele rozumiała o ludzkim życiu. Jej koledzy postrzegali wyprawę przeciwko królowi demonów jako przygodę życia, a dla niej była to zaledwie 1/100 dotychczasowego istnienia. W związku z tym Frieren wyrusza w podróż, aby lepiej zrozumieć ludzi. Przy okazji wraca do miejsc, które lata temu odwiedziła ze swoimi towarzyszami. Czasem postacie epizodyczne rozpoznają na dwa sposoby. Przypominają sobie, że w drużynie bohaterów znajdowała się elficka czarodziejka lub po prostu zapamiętali, jak wyglądała. Działa to też w dwie strony. Frieren rozpoznała pewnego staruszka po kapeluszu, który nosił jeszcze za dziecka. Ta opowieść opiera się właśnie na długowieczności rasy Frieren. Okazjonalnie pojawia się też krasnolud Aisen, który żyje znacznie krócej od elfów, ale wciąż dłużej od ludzi. Twórcy regularnie podkreślają, jak istotny jest tutaj upływ czasu dla danych ras. W jednej ze scen Frieren zdejmuje pieczęć Squala, demona, którego uwięziła podczas poprzedniej wyprawy, bo był zbyt potężny, aby dało się go wtedy pokonać. Po powrocie do życia wywiązuje się między nimi taki dialog. Long time no see, Frieren. How many years has it been now? 80. No time at all then. For us, perhaps not. Twórcy znów podkreślają tutaj znaczenie czasu dla poszczególnych ras. Co więcej, po tych 80 latach Frieren jest w stanie pokonać Squala z pomocą swojej podopiecznej i to bez najmniejszego problemu. Przez ten okres bardzo mocno rozwinęła się magia defensywna. Frieren, w przeciwieństwie do ludzi, była w stanie przeżyć ten czas i na własnej skórze doświadczyć rozwoju magii. Wiemy już, z jakich powodów wygląd i rasa są istotne dla tworzenia dzieł fabularnych. Zastanówmy się teraz nad sytuacjami, w których to nie ma znaczenia. Zacznijmy od ulubionego serialu wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen, czyli Akolity.
Ja tym barachłem gardzę tak mocno, że swego czasu nadprogramowo nagrałem materiał, którym przed nim przestrzegałem. W sieci Akulita został zjechany za jakość produkcji oraz bycie zbyt inkluzywnym i woke. W głównej obsadzie kładł mocny nacisk na pokazywanie kobiet, kosmitów i ludzi koloru. Ja abstrahuję od powodów dobrania ich akurat w ten sposób. W kontekście świata przedstawionego, twórcy mieli pełne prawo to zrobić. Nie zretkonowali rasy żadnej ze znanej postaci. Poza tym, serial stanowi jakiś wycinek uniwersum Gwiezdnych Wojen. W jego ramach mogła trafić się grupa postaci, w której osoby o danym wyglądzie lub rasie będą niedoreprezentowane. W Akulicie w rolach głównych nie ma białych mężczyzn, a z kolei w Nowej Nadziei brakuje czarnoskórych. W obu tych przypadkach dobór wyglądu i ras postaci nie łamie żadnych zasad spójności świata przedstawionego. Pomijam wyjątek w postaci rycerza Jedi z drugiego odcinka, który za dziecka wpadł do kociołka z midichlorianami. Teraz pójdźmy o krok dalej. Czy są sytuacje, w których zmiany wyglądu lub rasy postaci względem materiału źródłowego będą w porządku? Jak najbardziej tak, a najsłynniejszym jest Red, czyli rudy Irlandczyk ze Skazanych na Shawshank. W filmie grał go Morgan Freeman i był to absolutnie fenomenalny występ. Co więcej, zamiana rasy nie miała tutaj żadnego znaczenia. Czarnoskóry jak najbardziej mógł być więźniem w USA podczas dwudziestolecia międzywojennego. W przeciwieństwie do Batmana nie ma tutaj rozjazdu między filmem a rzeczywistością. Wróćmy jeszcze do Wiedźmina i zerknijmy na driady z Brokilonu. Kanonicznie mają skórę w odcieniach lasu, najczęściej w wariantach zielonego. W adaptacji Netflixa grały je czarnoskóre kobiety w dreadach, czym dorobiły się przydomka driad z Bronxylionu. No i w sumie to jest całkiem dobry ruch ze strony twórców. Driady jako inna rasa powinny wyglądać inaczej od pozostałych mieszkańców tego świata. Skoro ci, za wyjątkiem zerikanek, powinni być bieli, to wybranie aktorego o innym kolorze skóry obniża koszty charakteryzacji. Pierwszy sezon miał też niski budżet, zaledwie 10 milionów dolarów. W tej sytuacji ten wybór jest tym bardziej uzasadniony. Twórcy Pierścieni Władzy też mogli pójść w tym kierunku. Angażując osoby określonej etniczności do odgrywania poszczególnych ras elfów, dało się zadbać o spójność świata przedstawionego. Taki zabieg ułatwiłby widzowi zorientowanie się w uniwersum i byłoby to logicznie spójne. No ale tego nie zrobili i niemiłosiernie wkurzyli fanów Tolkiena. Ci zaspamowali zwiastun serialu statem, czy też parafrazą Tolkiena, zło nie jest w stanie stworzyć niczego nowego. Może jedynie zniekształcać i niszczyć to, co zostało wymyślone lub stworzone przez siły dobra. Zastanówmy się jeszcze nad sytuacjami, w których zmieniamy rasę postaci historycznej. Swego czasu słyszałem zastrzeżenia do musicalu Hamilton, rap opery o ojcach założycielach Stanów Zjednoczonych. Ludziom przeszkadzało, że na przykład Lafayette i Jeffersona grał czarnoskóry. Postać Johna Lawrence'a łamie iluzję realiów wojny o niepodległość, bo skupia się na prawach czarnoskórych i to w piosence śpiewanej z czarnoskórymi. Tylko czy to na pewno jest problem? Teatr uchodzi za medium bardziej symboliczne, nie skupia się na dokładnym odwzorowaniu realiów. Poza tym istnieje dużo bardziej prozaiczna przyczyna takich castingów. Hamilton jest rap operą. Z którą rasą najbardziej kojarzy się rap? Z czarnoskórymi. To oni stworzyli ten gatunek. Do tego Hamilton bywa trudny technicznie do zarapowania, aktorzy musicalowi specjalizują się w innych rodzajach muzyki. Czarnoskórzy zostali wybrani do tych ról, bo prawdopodobnie najlepiej się do nich nadawali. Jeżeli ktoś wątpi w ich umiejętności, to niech przesłucha sobie chociażby Guns and Ships. Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że to wszystko zależy od opowieści i medium. Zgadza się? No właśnie nie do końca. Przyjrzyjmy się Sandmanowi Netflixa. Serial opowiada o Morfeuszu, władcy snów i członku potężnej rodziny istot, które możemy przyrównać do bogów. Tak wygląda w oryginale, a tak prezentuje się w serialu. Podczas podróży po piekle rozpoznaje go uwięziona w nim Nada i nazywa go Kajkulem. Jest to jeden z wielu przydomków Sandmana i pochodzi z czasów pierwszych ludzi. Zwróćcie uwagę, że Morfeusz wyraźnie zmienia to wygląd na czarnoskórego mężczyznę. Ma to wiele sensu. Jako potężny byt potrafi zmieniać swój wygląd i dostosował go do swojej rozmówczyni. Spoko, zero zastrzeżeń. Pewnie jest to ważne dla twórców, skoro wyraźnie to ukazali. Teraz przenieśmy się dwa odcinki dalej i poznajmy siostrę Morfeusza. Śmierć! Tak wygląda wersja komiksowa, a tu mamy wersję serialową. Okej, zmienili kolor skóry postaci, ale mamy tu podobny przypadek do Reda z Shawshank. Bohaterowie są w naszych współczesnych czasach w Wielkiej Brytanii. Czarnoskóra kobieta w tych realiach nie robi na nikim wrażenia. Wszystko jest okej. Później w ramach flashbacku przenosimy się do 1389 roku, konkretniej średniowiecznej Anglii. Widzimy w nim Morfeusza i Śmierć granych przez tych samych aktorów co wcześniej.
Dostosowali swój ubiór do realiów. Morfeusz nawet zmienił fryzurę. Wygląda całkowicie adekwatnie. Nale Śmierć jest tutaj czarnoskórą kobietą. W 1389 roku w Anglii. No to już jest lekko mówiąc dziwne. Twórcy przecież mogli zmienić aktorkę na białą. I tak dałoby się rozpoznać z kontekstu oraz naszyjnika Ankh, który zawsze nosi. Przecież nie mieli problemu z ukazaniem Morfeusza jako czarnoskórego Kejkula. Nie dość, że burzą tutaj iluzję świata przedstawionego, to jeszcze są wewnętrznie niespójni. Dochodzi tu do sytuacji, w której rasa postaci ma sens, a minutę później przestaje go mieć. Wypada to tym dziwniej, że pozostałe elementy wyglądu mają sens. Przykład Sandmana pokazuje, że żeby ocenić, czy i kiedy wygląd oraz rasa postaci mają znaczenie, to trzeba to robić na poziomie każdej postaci w zależności od kontekstu, w którym się znajduje. Zatem problem wykracza poza samą opowieść i medium. Na koniec zbierzmy sobie do kupy przykłady z odcinka. W kwestii wyglądu sprawa jest stosunkowo prosta. Musimy pilnować, aby postać wyglądała adekwatnie do swoich realiów oraz tego, co wynika z fabuły. W wieku Adeline zrobiono to bardzo dobrze, a zawalono w przypadku castingu czarodziejek z Netflixa i Jedi, który przedawkował midichloriany. Jeżeli chodzi o rasę, musimy to rozbić na przypadki. Zacznijmy od realiów historycznych. Jeżeli staramy się odwzorować lub się nimi inspirujemy, to musimy się pilnować. W przeciwnym razie wyjdzie to źle jak w Batmanie i może zmarnować potencjał na opowiedzenie ciekawych historii z perspektywy dyskryminowanych grup etnicznych, jak miało to miejsce w przypadku Perego Masona. Patrząc na odzew widzów na Kleopatrę Netflixa, powinniśmy unikać zmian ras prawdziwych ludzi. Przykro mi, Ryan. Byłeś świetnym Kenem, ale w roli Obamy byś się nie sprawdził. Natomiast są sytuacje w realiach historycznych, w których zamiana rasy nie przeszkadza. Jeżeli mamy dobrych aktorów, to jak najbardziej można ich wykorzystać. Morgan Freeman wypadł rewelacyjnie jako Red wskazanek na Shawshank. Kirby Howell Baptist świetnie sprawdziła się jako Śmierć w Sandmanie we współczesności, ale w średniowieczu wybija z zawieszenia niewiary. Sytuacja nieco komplikuje się w przypadku teatru. Rozumiem, że część osób może nie kupować czarnoskórego Jeffersona, szczególnie w kontekście tego, co mówiłem przed chwilą. Natomiast nie kojarzę jakichś dużych kontrowersji wokół ras aktorów w adaptacjach teatralnych. Wyjątek stanowi nowa wersja Romeo i Julii, ale tutaj raczej poszło o wątpliwą urodę Franceski. 3 lata temu było głośno o czarnoskórej Annie Boleyn w serialu historycznym. Natomiast nikt się nie czepiał o casting filipińsko-kanadyjskiej Andrei Macassar w roli Anny Boleyn w musicalu Six. Powiedziałbym, że w przypadku teatru i odpowiedniej konwencji rasa zdaje się nie mieć znaczenia, nawet w kontekście postaci historycznych. Na koniec podsumujmy sobie światy fikcyjne. Jeżeli znajdują się w nim różne rasy, to powinny być łatwe do rozpoznania na bazie chociażby koloru skóry oraz innych cech charakterystycznych. Gdyby nie inni czarnoskórzy aktorzy, to zderykanki i dryady z Wiedźmina byłyby dobrym przykładem. Ta sama kwestia została skopana w Pierścieniach Władzy. Są też światy, w których rasa postaci może zupełnie nie mieć znaczenia. Tak było w Star Wars Acolyte. Moglibyśmy dowolnie zamienić rasy zdecydowanej większości postaci i zupełnie nie wpływałoby to na odbiór historii. Ja tu abstrahuję od powodów ideologicznych stojących za castingiem. Stwierdzam jedynie, że Acolyte nie łamie zasad świata przedstawionego. Wokół cech danych ras lub pochodzenia postaci da się tworzyć specjalne wątki fabularne. Ten zabieg bardzo dobrze wykorzystywała Freeren i u podstaw zbudowała wokół tego fabułę. Na tym samym fundamencie zbudowano historię w Blue Eye Samurai i oparto na tym wątek zemsty Mizu. Zatem wygląd i rasa postaci zdecydowanie mają znaczenie dla opowieści fabularnych. Aczkolwiek zdarzają się sytuacje, w których rzeczywiście nie ma to najmniejszego znaczenia. Z mojej strony na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.